Cześć, witajcie na kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu ja wam pokażę i zbadam wilgotność kukurydzy i zobaczymy, podejmiemy decyzję, czy kosić, czy nie kosić ją jeszcze. A Wercia wam pokaże, jak udało nam się zakupić cielaczki małe. Zapraszamy do oglądania. 2 tygodnie temu sprzedaliśmy 3 byki, dlatego zrobiło nam się tutaj dość dużo miejsca w końcu. Dlatego przyjechało do nas ze Słowacji 10 małych cielaczków. Mamy 5 mieszańców i 5 simentali. Ojej, pusto. Są one około 1,5–2-tygodniowe, dlatego piją już same, że tak powiem, z koryta, nie trzeba im pilować i podawać indywidualnie. Tego samego dnia, którego ich zakupiliśmy, przyjechał też weterynarz, sprawdził je, zbadał, podał im szczepionkę i wszystko jest ok, także powoli sobie rosną. Obecnie piją mleczko, plus karmimy je paszą granulowaną oraz podjadają sobie trochę sianka. Ostatnim razem kupowaliśmy 3–4-miesięczne, a pierwszy raz zdecydowaliśmy się na takie mniejsze, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy już na polu, wejdziemy trochę w głąb kukurydzy. Urwiemy 3 kolby bądź 4. Ogólnie jest to kukurydza odmiana firmy Pioner. Siana 83 tysiące ziaren na hektar. Bierzemy jedną kolbę, weźmiemy tutaj sobie drugą. Liczę na plon minimum 10 ton w tym roku, bo te kolby są jednak trochę lepsze, w pełni wypełnione. W tym wczoraj, w zeszłym roku brakowało może tyle, a i tak było około 9, 8,5–9. Więc liczę w tym roku na 10 ton. I tu mamy ciecią. Przymrozki rano już po minus 1. Nie wiem, czy to pomoże coś, żeby ta kukurydza szybciej doszła. Ale zastanawiamy się właśnie, bo chcemy tutaj zasiać księżyco i czy zebrać teraz w tym tygodniu, czy czekać. Najwyżej zasiejemy pszenicę, to tam żaden problem w sumie. Ale chcemy księżyco po prostu, żeby mieć do świtowania, do opasów. Tak wyglądają kolby, więc nie są najgorsze. Były lata, że była większa, ale to wtedy planowała po 14–13 ton. A w tym roku pewnie tyle nie będzie, ale te 10 ton liczę, że będzie, nie? Ogólnie jest to ziarno typu Flint, więc ona wolno oddaje tą wodę, ale jak już zacznie oddawać, to szybko leci na dół, nie? I to szybko tą dojrzałość osiąga w pełni. Dobra, to co, wrócimy, nakruszymy te 3 kolby i pojedziemy zbadać do 2 firm, żeby sprawdzić, czy pokazują te wilgotnościomierze tak samo, czy jedna firma oszukuje trochę. Jesteśmy teraz na innej działce z kukurydzą. Tutaj jest odmiana One. Ona jest przeznaczeniem, miała być na kiszonkę, dlatego została wysiana z 90 tysięcy nasion na hektar. Ale
tej racji, że ona strasznie wysoka, zwłaszcza podołka. Masy było dużo, więc skosiliśmy mniej na kieszonkę i zostawiliśmy sobie ją resztę na ziarno. I będzie takie w sumie fajne porównanie, bo mamy trzy odmiany. Na dzień dzisiejszy jest to właśnie z firmy Pionera, Fotrop i odmiana One właśnie. Fotrop na ziarno, One na kieszonkę. Będzie fajne porównanie, czy warto siać te droższe odmiany typu Pionera, czy może jakieś polskie, tańsze. Więc idealne porównanie, pomierzymy. Tutaj na tej kieszonkowej boję się o wilgotność, bo na pewno będzie wyższa, bo jest to na kieszonkę. Kiedyś już mieliśmy właśnie One na zbierany, to tam około 40% wyszło chyba wilgotności wtedy, więc strasznie dużo. Ale zobaczymy, kombajn zweryfikuje wszystko. Teraz tak szedłem tą kukurydzę i patrzę jakie kolby są. Są dłuższe niż tego Pionera. O. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj to jest kolejne. Wszystko się okaże. Mamy wszystkie wyniki wilgotności. Na jednym przyrządzie pokazał 32, na drugim 31. I no, 2 punkty procentowe trzeba dodać do tego, żeby jak przez kombajn przejdzie, więc wychodzi 33-34, więc no, stwierdziliśmy, że będziemy czekać jeszcze z 2 tygodnie. Może półtorej, zobaczymy jeszcze, zbadamy najwyżej za tydzień jeszcze raz, czy to coś zbiło, czy nie. Jak nie, to czekam 2 tygodnie i co najwyżej zasiejemy pszenicę, nic nie szkodzi, nie? Nie musimy na siłę siać tego przyżyta przecież. Plus jest taki fajny, że cena ładna, 700 zł brutto, nie wiem ile tam netto widzisz, 680 z czymś, bo pewien procent, więc to jest plus, chociaż przy tych kosztach wszystkich, więc, ale nie jest źle. Tak jak powiedziałem, liczę na te 10 ton minimum, fajnie byłoby było więcej. No, potrącenia wysokie w tym roku, za każdy procent, powyżej 30%, 15 zł aż, ponieważ gaz poszedł w górę, więc potrącając, dopłata to około 10 zł za każdy procent poniżej 30. Więc myślę, że wyjdziemy dobrze w tym roku na tej kukurydzy, na to liczę. I co, kończymy ten vlog na dzisiaj. Zapraszam do następnych oglądania. Zawsze pamiętajcie, że w środę o 7 i o sobotę o 7 godzinie. I na razie.